Muszę tylko złapać oddech. To miejsce. Kitierz. Jacob. Nieśmiertelni. Jestem w biegu tak długo, że nie zatrzymałam się nawet, aby pomyśleć, czy wszystko to jest prawdziwe. Część mnie nie może w to uwierzyć. Ale wiem, że Jacob mówił prawdę. Artefakt. Niesamowite. Jacob, wchodzę. Czego mogę się tam spodziewać? Moi ludzie nie byli tam, odkąd zamknęliśmy wejście. Wieki temu. Ale powinno być bezpiecznie. Przynajmniej dopóki nie miniesz planetarium. To była część obserwatorium? Zbudowane przez astronomów. Nim nieśmiertelni pogrzebali stare miasto. Musisz użyć go, aby otworzyć wejście do Kitierzu. Niesamowite. Zobaczmy, jak to działa. Muszę odpowiednio ją ustawić.
Zablokowane. Muszę zwolnić mechanizm. Mongołowie zniszczyli wszystko, również miasto. Wszystko zostało pogrzebane pod lodem. Ludzie Jacoba wyprzedzali swoje czasy. Uważaj, gdzie stajesz, Laro. Teraz. Opisano tu zaawansowane techniki łucznicze opracowane w Bizancjum.
Dzwony. Stare miasto jest blisko. Lara, jesteśmy na górze nad lodowcem. Widzicie trójcę? Tak, zaczynają operację. Wchodzę do starego miasta. Słuchaj, Sofia. Myślałem, że umarłem. Pochłonęło mnie zimno i zasłabłem, mimo widoku ludzi proroka, którzy rozbili obóz na grzbiecie dziwnej, zielonej doliny. Stawiając krok za krokiem, ściskając miecz w dłoni, szedłem dalej. Miałem zamiar zaatakować z okrzykiem wojennym na spiekłych ustach, ale straciłem przytomność, wpadając prosto w ręce heretyków. Wiedzą, kim jestem. Spodziewali się trójcy. Nie mają dużo, ale wykarmili mnie i ogrzali, stawiając mnie na nogi. Prorok rzekł, że mogę odejść w każdej chwili, ale zabrali mą broń. Nawet uzbrojony, nie wiem, czy zdołałbym go zabić. Zawiodłem zakon. Zawiodłem samego siebie. Ale żyję. Atakujcie zbyt szybko. Poczekamy trochę. Wkrótce znów się z tobą skontaktuję. Ale nie wyszli. Oprócz tego, nie wiem, co